tych inwestorów zagranicznych witamy z otwartymi ramionami, ale pod jednym warunkiem, że oni chcą tutaj rywalizować z polskimi przedsiębiorcami na uczciwych, sprawiedliwych zasadach. Jeżeli polski przedsiębiorca płaci podatki, niech te podatki płaci także inwestor zagraniczny. Jarosław Gowin jest odpowiedzialny za przygotowanie programu gospodarczego, z którym Zjednoczona Prawica zamierza wystartować w jesiennych wyborach. W tym celu spotkał się z przedsiębiorcami z Piły i Chodzieży. Koalicja Prawa i Sprawiedliwości, Polski Razem, Solidarnej Polski i Prawicy Rzeczpospolitej wystartuje w tych wyborach pod wspólnym szyldem. W okręgu pilskim na tej liście znajdzie się popierany przez Gowina Grzegorz Piechowiak.